15 miesięcy temu jedno z sprzęseł kładki dla pieszych nad Aleją Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie opadło na chodnik. Wiadukt wciąż jest zamknięty, a końca sprawy nie widać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kładkę zabezpieczyła. Została ona źle zaprojektowana, powodem awarii była wada ukryta. Zleciliśmy specjalną ekspertyzę, którą opracowała Politechnika Wrocławska. W wyniku tej ekspertyzy okazało się, że była wada ukryta, poważna wada ukryta, która nastąpiła na etapie projektowania lub samej realizacji kładki, co miało miejsce w 1977 roku. GDDiK jest zarządcą kładki od roku 2004. Od tego czasu na jej modernizację przeznaczono łącznie 1,5 miliona złotych. W momencie ukończenia prac na drodze S3 jej nowym właścicielem ma być Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego. Wówczas ten proces odbudowy kładki byłby już kontynuowany przez nowego zarządcę. I jest niezbędna współpraca z zarządem województwa, aby lub z innym przyszłym zarządcą drogi obecnie Krajowej nr 3, żeby podjął się finansowania i realizacji odbudowy kładki. Zatem czy kładka będzie odbudowana? Niestety światełko w tunelu pali się coraz słabiej. Niestety nasze działania na razie nie spotykają się z wolą współpracy. Ostatnie pismo przekazaliśmy do pana marszałka 6 lipca tego roku. Niestety nie mamy odpowiedzi. Liczymy jednak, że dobro mieszkańców, bezpieczeństwo, no będzie celem nadrzędnym. Ta wola współpracy nastąpi. O co prosimy? Od wielu lat o przyjęcie kładki zabiega miasto Lubin bezskutecznie. To naprawdę wydłuża tą drogę, a mieszkańcy nie mają takiej świadomości, do kogo należą drogi w rejonie miasta i nie muszą mieć takiej świadomości. Dla mieszkańców brak kładki to duża strata czasu. To już tyle czasu jest i dalej się rzeczywiście nic nie dzieje, nie tak jak było, tak jest. Zazwyczaj w naszych materiałach staramy się dać Państwu odpowiedź, kiedy w danej sprawie coś się zmieni na lepsze. W tej konkretnej dobrych informacji nie mamy. Na kładce przez 15 miesięcy poza zabezpieczeniem nie zrobiono niczego. Do sprawy wrócimy. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.